Cześć widzowie, witam na kanale Cena i Ołów. Tak jak widzicie, w formacie plenerowym, który wraz z nadejściem cieplejszych dni będzie się częściej pojawiał, także odcinki będą miały format nie tylko znany wam wszystkim gadające ręce, ale będziecie popatrzeć sobie mogli też na mnie. Nie wiem, czy jestem coś przyjemnego, no ale taka decyzja. Natomiast chciałem dzisiaj wrócić do amunicji. Zrobiłem krótką zajawkę już o amunicji Hornady Critical Defense. To jest amunicja w kalibrze 9x18 Makarow i to jest odcinek, który ma spróbować udzielić odpowiedzi na pytanie, czy do broni, nazwijmy to historycznej czy klasycznej, takiej jak ten P64, znany każdemu funkcjonariuszowi Armii Ludowego Wojska Polskiego i nie tylko, czy też nawet współczesnych jeszcze oddziałów policji, czy taki pistolet ma szansę strzelać czymś, co w sytuacji zagrożenia jest w stanie spełnić prawdziwie defensywną taką obronną rolę, a nie FMJ, który przeleci przez cel żywy i porazi jeszcze trzy osoby znajdujące się za nim. O tym temacie mówiłem w poprzednim odcinku dotyczącym wyboru amunicji do noszenia. Pod tym odcinkiem pojawiło się dosyć sporo komentarzy i bardzo dobrze. Ożywiona dyskusja nastąpiła. Ja nie do końca zgadzam się ze wszystkimi tezami, które tam się pojawiły, tak, że jeżeli strzelę czymś takim, no to prokurator będzie bardziej, tak? Czy prokurator będzie bardziej, jeżeli postrzelę kogoś z FMJ-a, czy postrzelę go z amunicji, nazwijmy to, grzybkującej, czy też z otwartym płaszczem? To zależy tak naprawdę tylko od kontekstu, czy tam wystąpią te tak zwane ekscesy, eksces ekstensywny i intensywny, czyli użycie nieproporcjonalnego środka obrony w stosunku do zagrożenia, czy też użycie narzędzia obrony w sytuacji, kiedy zagrożenie już ustąpiło, czyli na przykład sprawca się odwrócił i ucieka z naszą teczką, w której mamy 100 tysięcy złotych. Tak? Dzisiaj nie będziemy o tym mówić, mówimy czysto o amunicji, technika, balistyka. Udało się zrobić nawet coś w rodzaju balistycznego testu tej amunicji, który dosyć mnie zaskoczył, ale o tym za chwilę. Wracając do samego produktu, Critical Defense firmy Hornady. To jest amunicja, ta seria jest spotykana nie tylko dla amunicji 9x18, którą strzela ten pistolet, czy też klasyczny Makarow. W tej serii jest również klasyczna amunicja 9x19, jest 10 mm auto, z której również strzelałem. 45 nie wiem. Natomiast z 45 kłopot jest o tyle, że ona w większości wykonań ma problem z ekspansją. Komar, przepraszam bardzo. Natomiast w wykonaniu 9x18 Makarow jest to nominalnie amunicja słabsza, czyli ona w odróżnieniu do około 500 dżuli w standardowej 9, tutaj mamy 300 parę dżuli energii wylotowej, także już widzimy, że ta różnica jest dosyć spora. Jak ona jest zrobiona? Otóż klasyczne mosiężne łuski. Tutaj nie ma nic niezwykłego, łuska jest absolutnie standardowa. Czy można ją reelaborować? Tak, ale, a o tym ale zaraz powiem. Wyposażona w taką niklowaną spłonkę. To są wszystko dobrej jakości komponenty, tak jak to Hornady zwykł używać w swojej amunicji. Natomiast oczywiście najciekawszą jej cechą jest pocisk. Jest to pocisk w technologii FTX. To jest taka technologia, która oprócz tego, że pocisk jest oczywiście z otwartym wierzchołkiem, to do wierzchołka wciśnięty jest jeszcze taki polimerowy, to jest w zasadzie jakiś rodzaj takiej gumy, tak jak się to dotyka. Jest wciśnięty taki miękki rdzeń, który ma powodować jeszcze silniejszą, jeszcze lepszą, ma inicjować tą ekspansję, otwarcie się tych listków tutaj płaszcza w momencie, kiedy ten pocisk uderzy w cel. Sam pocisk jest oczywiście zaciągnięty miedzią, czy tam jakimś stopem miedzi z cynkiem od spodu, czyli dolna część pocisku jest całkowicie zamknięta. No i elaborowany jest w tejże mosiężnej łusce prochem, którego jest tutaj niecałe 4 grainy. Proch bardzo ciekawy, dlatego że
on ma postać takich malutkich dysków z dziurką, czyli to jest tak jakby czasami w amunicji takiej do większych kalibrów albo w amunicji artyleryjskiej zdarza się, że ziarno prochu ma postać takiego wałeczka z jedną lub większą ilością dziurek. Tutaj macie tak jakby właśnie taki wałeczek został pokrojony na drobniutkie małe plasterki, czyli dobra łuska, ciekawy pocisk. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, to pocisk posiada takie zagniecenie dookoła na całym jego obwodzie, które ma powodować to, że płaszcz nie oddziela się w sposób łatwy od rdzenia pocisku. To jest jedna z najistotniejszych cech tego typu amunicji ekspandującej, to znaczy przedwczesne zgubienie płaszcza przez pocisk w momencie, kiedy on rozpoczyna penetrować cel, niestety zazwyczaj powoduje do utratę masy, czyli on albo fragmentuje, rozrywa się na mniejsze kawałki, zaczyna się po prostu ten transfer energii jest, nazwijmy to, niekonsekwentny. W związku z czym producenci albo za pomocą klejenia płaszczy, czy też lutowania ich do rdzenia, albo za pomocą właśnie takiej techniki, tak jak tutaj zostało to wykonane, za pomocą zagniecenia, powodują lepsze spojenie płaszcza z rdzeniem pocisku. Interesującą cechą tej amunicji jest to, że ona jest de facto podwymiarowa, to znaczy ona, jeżeli chodzi o jej spasowanie z komorą, jest to stosunkowo luźne. Tak jak widzicie, po włożeniu naboju do komory zarówno w P64, jak i w P83 występuje dokładnie ten sam efekt. Tutaj jest sporo luzu. Nie sądzę, żeby to był przypadek. Sądzę, że zostało to zrobione ze względu na to, żeby nabój się po prostu przeładowywał w możliwie szerokiej gamie różnych rodzajów broni. Natomiast efekt tego jest taki, że łuski odstrzelone po takiej amunicji, one dosyć silnie ekspandują. Tutaj robi się na nich taka bulwa. Oczywiście nic groźnego ani niebezpiecznego, jak to było w stalowym turku. Jak ta amunicja strzela? Otóż zanim powiem, jak ona strzela, najpierw tło, mianowicie ja sobie strzeliłem najpierw z amunicji klasycznej FMJ, Seyebelo, zwykła, pełnopłaszczowa, treningowa amunicja, której zużyłem jakieś grube tysiące sztuk w moich pistoletach strzelających makarowem. Amunicja Seyebelo znana jest z tego, że jest amunicją mocno naważkowaną. To znaczy ona, szczególnie w tak małej broni jak P64 i broń strzelająca z otwartego zamka, powoduje dosyć mocny odrzut. Tutaj oddziaływanie na dłoń strzelca jest dosyć silne, więc to było takie moje bazowe tło do strzelania tą amunicją defensywną. Więc po wystrzeleniu kilku egzemplarzy, kilku sztuk amunicji FMJ strzeliłem z tego Hornadiego i ku mojemu własnemu zdziwieniu okazało się, że efekty dotyczące odrzutu tej amunicji są mniejsze. Co z kolei z jednej strony jest to przyjemne, dlatego że szczególnie wielokrotne strzały, dublety czy jakieś strzały powtarzane, no mają szansę być nieco celniejsze, dlatego że broń się po prostu nie chce nam wyrwać z ręki. Natomiast oczywiście no pozostaje wątpliwość, czy taka słabiej kopiąca amunicja nie będzie po prostu za słaba, żeby wywołać efekt ekspansji, żeby odpowiednio spenetrować cel. Strzeliłem ją trochę do tarczy. Strzelałem z P83 i z P64. Paradoksalnie ten mniejszy pistolet, czyli P64, dał dużo ciekawsze wyniki niż większy P83. Zresztą ja tą broń bardzo lubię, pomimo tego, że ona jest generalnie niezbyt poważana w naszym kraju. Ale efekty, jeżeli chodzi o celność na 10 czy chyba 11 dokładnie metrów, bo na tyle strzelałem, no to w ogóle nie ma o czym mówić. Na 25 metrów również spokojnie, z tak małej broni, z tak nieskomplikowanego mechanizmu i z tej amunicji, na pewno spokojnie można ostrzelać czarne pole. Więc jeżeli chodzi o celność, nie ma tutaj w zasadzie do czego się przyczepić. To, co tutaj Wam pokazuję, to jest pocisk z fragmentami tego czepca, tego polimerowego, tego gumowego wkładu, który znajduje się w jego środku. Ekspansja jest całkowita, to znaczy on się rozgrzybkował tak bardzo, jak to jest tylko możliwe. Tutaj pozostała wyłącznie taka tylna część, ta denna część, która nie ekspandowała.
Natomiast pod kątem powiększenia jego średnicy to jest maksimum, co można w przypadku tego pocisku, jak sądzę, uzyskać. W związku z czym transfer energii na trafiony cel będzie możliwie duży, co dobrze rokuje, jeżeli chodzi o amunicję wystrzeloną z tak nieskomplikowanej platformy jak nieryglowany zamek swobodny w pistolecie P64, więc to mnie bardzo miło zaskoczyło. Mimo tego, że tak jak mówiłem, odrzut tej amunicji był stosunkowo nieduży, to tak jak się okazuje, nawet w takim medium, które jest dużo gęstsze niż typowy cel żywy czy żelatyna balistyczna, następuje całkowita i pewna ekspansja tego pocisku. Także tak jak widzicie, jeżeli przyszłoby wam do głowy, że chcielibyście pistolet, nazwijmy to niepopularny, używać w roli defensywnej, niekoniecznie do noszenia, to może być rola tak zwanego home defense, czyli obrony tego tak zwanego miru domowego, to wyposażywszy go w odpowiednią amunicję, jesteśmy zarówno w stanie osiągnąć ekspansję, czyli dobrą balistykę terminalną, przekazywanie energii do trafionego celu. Mamy niezbyt dużą, dobrze dobraną nawaszkę prochu, która powoduje, że strzelec nie jest zmęczony tą amunicją, szczególnie znowu podkreślę, w tych starych, nieskomplikowanych platformach, które najczęściej nie mają ryglowanego zamka i po prostu bardziej trzepią po ręku. No i amunicja jest oczywiście celna, co dobrze świadczy o dobraniu komponentów i przemyśleniu całej konstrukcji. Na sam koniec możemy rytualnie spalić proch, który w tej amunicji się znajdował. Zobaczymy, czy on wytwarza. Co prawda na wolnym powietrzu będzie to nieco mniej spektakularne niż gdy robię to w tak zwanej kanciapie, ale zobaczymy, czy zapach tego prochu nie jest jakiś denerwujący, gryzący. Zobaczmy, co się tutaj stanie. Bardzo ładnie. Niewiele pozostałości. Oczywiście ja zawsze podkreślam, że spalanie prochu na wolnym powietrzu to nie jest to samo, co jego deflagracja w zamkniętej ciśnieniowo łusce. Natomiast ładnie pachnie, nie zostawia dużo osadu. Jeżeli chodzi o czystość broni po strzelaniu, powiedziałbym, że było przeciętnie. Mniej więcej tak samo ten belot czeski brudził tą amunicję, tak jak ta amunicja defensywna Hornady. Amunicja nie jest tania, natomiast mając na uwadze to, ile jej się zużywa, ponieważ nie jest to amunicja, którą będziecie trzepać na treningu do blach. Swoją drogą, jeżeli byście na przykład mieli taką amunicję, załadowany magazynek, oczywiście dobrze jest ją co jakiś czas rotować. Nie wiem, przynajmniej raz w miesiącu zawartość tego magazynka wystrzelić, zastąpić go świeżą, po to, żeby oczywiście ona nam się w magazynie nie starzała. No a powtórę, żeby pozostać z nią w tak zwanym treningu, czyli żeby nasza pamięć mięśniowa nie odzwyczaiła się od strzelania taką amunicją, która, tak jak powiedziałem wcześniej, pracuje nieco inaczej niż typowa amunicja treningowa. To wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się, cześć!